Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości nie mogły się odbyć bez wydarzeń kulturalnych. W Państwowej Szkole Muzycznej w programie Dla Niepodległej wystąpił chór Viva Musica, uczniowie Szkoły Muzycznej, zespół Ocean Życia oraz soliści 11. Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa. Sztandarowa suwalska formacja, zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna, przygotowała na tegoroczne obchody Dnia Niepodległości nowe przedstawienie. Spektakl złożony z tańców narodowych. O miłości do ojczyzny świadczy nie tylko męstwo okazane na polu bitwy, ale również wykorzystanie wszelkich darowanych nam od Boga talentów, inteligencji, nieumiejętności charakteru, czy choćby daru pięknej wymowy. Dzisiejszy koncert jest premierą. Przybliży on Państwu obraz kultury naszych ziem od połowy XVIII do pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Suwalszczyzna zaprezentowała nam utwory polskie, zabarwione lokalnym kolorytem. Tancerze wykonywali dostojne polonezy i mniej dostojne mazury. Wystrojeni w kontusze szlacheckie, będące rekonstrukcją strojów narodowych oraz w mundury obywatelskie, prezentowali się naprawdę znakomicie. Na scenie wystąpiły też solistki z pieśniami patriotycznymi, śpiewanymi w okresie zaborów oraz chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia.